8 sierpień, rozgrywki trzeciej ligi sezonu 2009-2010, czas zacząć. Na inaugurację Unii przychodzi wyjazd na Wisłokę Dębica. Unia rozpoczęła ten mecz najgorzej jak mogła i już na początku traci bramkę. Szybko próbuje odpowiedzieć oślizgłą. Następna akcja Unii, świetne podanie, Radawca trafia do Bednarza. Ten wychodzi sam na sam z bramkarzem i strzela bramkę dla Unii. W tym momencie jest 1-1. Na meczu również była obecna liczna grupa kibiców z Nowej Sarzyny. Kapitalne uderzenie Radawca jakimś cudem zatrzymało się tylko na poprzeczce. Dobitkę Szafrana zablokował obrońca. Kolejna szansa Radara, ale bramkarz odbija futbolówkę. A to już druga połowa i kąśliwe uderzenie oślizgłą. I bolączka Unii z tego spotkania. Kolejny rzut rożny i bramka dla Wisłoki. Unia próbowała odpowiedzieć na tą bramkę, ale nie miała szczęścia. Tym razem Bednarz trafia w słupek. Unia przegrywa inaugurację w Dębicy 1-2. Po porażce w Dębicy Unia koniecznie chciała wygrać z Podlasiem Biała Podlaska. Bardzo dobrze do drużyny wprowadził się dopiero co pozyskany z Orła Przeworskiego Kocur, który kapitalnie uderza z rzutu wolnego. Gorszy nie chciał być Radawiec i Unia szybko prowadziła 2-0. Początek spotkania to przede wszystkim stałe fragmenty gry. Tutaj próbuje znowu Radawiec. Tym razem po rzucie wolnym to gościom udaje zdobyć się bramkę. W tej sytuacji próbuje Micek, ale bramkarz Podlasia wybija piłkę na rzut rożny. Próba przerzucenia bramkarza przez Daniela Radawca, ale nieskuteczna. W drugiej połowie Unia nie stwarza sobie zbyt wielu sytuacji bramkowych, ale nie traci również bramki i przed własną publicznością pokonuje Podlasie 2-1. Trzecia kolejka spotkań to wyjazd Unii do Kraśnika na mecz z tamtejszą Stalą. Unia odważnie rozpoczęła zawody, ale Radawiec minimalnie myli się z wolnego, a Bednarz trafia w słupek. Kontra Unii, Juda zagrywa do Bednarza, a ten pozwala się sfaulować przez Breszczyńskiego i wywalcza dla Unii rzut karny. Karnego wykorzystuje sam poszkodowany i Unia prowadzi 1-0. To druga bramka Bednarza w obecnych rozgrywkach. Kraśniczanie o mało co nie podwyższają prowadzenia dla Unii. W drugiej połowie z wolnego uderza Radawiec, ale piłka ląduje w rękach bramkarza. I kolejna udana interwencja Breszczyńskiego. Tutaj zastawny broni, ale niestety w tej sytuacji Unia traci bramkę. Tutaj obserwujemy ładny rajd Kocura, który zagrywa do Judy, ale ten nieczysto trafia w piłkę. Jeszcze próbowali Bednarz i Radawiec, ale ostatecznie w Kraśniku podział punktów. Kolejna seria spotkań i do Nowej Sarzyny zawitała niewygodna dla nas, szczególnie w meczach u siebie, Stal Mielec. Na prowadzenie w tym meczu wyszła Stal, która zadaje Unii dwa mocne ciosy. Unia musi odrabiać poważne straty. Tutaj blisko była powodzenia Unia, ale niestety bramkarz szybszy od naszego zawodnika. W końcu ładna akcja Unii. Juda zagrywa do Radawca, a ten do oślizły. Wychowanek Stali Mielec daje Unii kontaktową bramkę. W tej sytuacji minimalnie obok słupka strzela Kocur. Kolejna akcja Unii i niesygnalizowany strzał oddaje Bednarz, ale Witkowski fantastycznie broni. Seria stałych fragmentów gry. Najpierw Radawiec, a potem Kocur próbują z rzutów wolnych. Rzut rożny dla Unii. Obrońcy Stali wybijają piłkę wprost pod nogi Mickowi, który z 16 metrów uderza bardzo ładnie, ale Witkowski jeszcze ładniej broni. W tej sytuacji niecelnie uderza Juda, a strzał Radawca Witkowski broni jak w transie. Unia dąży do wyrównania i udaje jej się to za sprawą Bednarza i kiepskiej w tej sytuacji postawy golkipera Stali. Kolejna akcja Unii to bramka Radawca, ale nie została ona uznana przez sędziego, który odgwizduje spalony. Czy słusznie? Przyjrzyjmy się tej akcji jeszcze raz. Wydaje się, że sędzia skrzywdził w tej sytuacji Unię. Do końca meczu pozostało już tylko kilka minut, ale Unia stwarza sobie jeszcze trzy ciekawe sytuacje, których jednak nie wykorzystuje i notuje drugi remis z rzędu w tych rozgrywkach.
piątej kolejce spotkań Unia mierzy się ze Spartakusem. Na stadionie w Szarowoli Unia będzie chciała pokazać, że należy do czołówki ligi, do której zalicza się już Spartakusa. Po ładnej akcji Chorajeckiego, który wywalczył rzut karny, Bednarz daje Unii prowadzenie. W rzucie rożnym próbuje oślizło, ale nie trafia w bramkę. Unia gra spokojnie z tyłu, a w ataku wykorzystuje swoje sytuacje. Juda idealnie głowy podwyższa prowadzenie. I znów próba Judy, ale zbyt lekki strzał, żeby pokonać bramkarza Spartakusa. A tymczasem Igor Łódź, były piłkarz Unii, daje kontaktową bramkę Szarowolą. Więcej bramek w Szarowoli nie tracimy i wygrywamy ze Spartakusem 2-1. W tej kolejce Unia wyjeżdża do Bogucháły. Z dystansu uderza nasz pomocnik, a tu w zamieszaniu podbramkowym oślizło uderza obok słupka. Z rzutu wolnego próbę podejmuje Radawiec, ale tylko obija mur. W Bogówce jednego z naszych zawodników było blisko celu. Unia szuka bramki w tym spotkaniu, ale nie może się dziś strzelić. Po kilku groźnych akcjach w drugiej połowie Unii ostateczny cios zadaje Izolator, który z rzutu karnego zdobywa jedyną bramkę w tym spotkaniu. Unia się jednak nie poddaje i dąży do wyrównania. Ale niestety przeszkadza jej w tym również sędzia, który nie odgwizduje ewidentnej ręki zawodnika Izolatora w polu karnym. I jeszcze jedna akcja Unii, ale niestety niewykończona i przegrywamy w Bogucháwale 0-1. W kolejce Unia podejmuje Awie Świdnik, którą w ubiegłym sezonie dwukrotnie zremisowała. Mecz poprzedziła minuta ciszy jako hołd dla zmarłych górników katastrofy z Rudy Śląskiej. W pierwszej połowie oba zespoły nie zachwyciły. Unia dwukrotnie próbowała z dystansu zdobyć bramkę. Pierwszą okazję w drugiej połowie miał Szafra. Wielką ochotę na bramki mają Bednarz, a następnie Juda, ale ich strzały broni bramkarz Marii. Pierwszą bramkę czekamy do 58 minuty. Ładna akcja Unii i Bednarz najpierw trafia w poprzeczkę, a następnie skutecznie dobija główkę. Efektowna bramka naszego snajpera daje Unii prowadzenie. Tutaj obserwujemy znakomity rajd Kocura, który wykłada piłkę Szafranowi, ale ten nie trafia do bramki. W końcówce spotkania Unia przeprowadza jeszcze jedną kapitalną akcję. Bednarz tutaj odgrywa do Kocura, a ten fantastycznym strzałem ustala wynik spotkania na 2-0 dla Unii. Ósma kolejka spotkań, Unia udaje się do Poniatowej na mecz ze Stalą i rozgrywa tam kapitalny mecz. Już na początku Unia zdobywa bramkę. Najpierw w piłkę nie trafia Bednarz, ale Juda jest tam, gdzie być powinien i wyprowadza na pomocy. Szansę na podwyższenie ma Kocur, ale bramkę tymczasem zdobywają gospodarze. Unia próbuje szybko odpowiedzieć. Juda głową zgrywa do Bednarza, który zaskakuje wszystkich uderzeniem z dystansu, ale piłka siada jedynie na podwyższenie. Do piłki dopada jednak Kocur i zostaje sfaulowany w polu. A Bednarz pewnie wykonuje i wyprowadza Unię ponownie na prowadzenie. Kolejna akcja Unii. Dośrodkowanie zamyka oślizło, ale trafia w boczną siatkę. Tego spotkania Chorajecki nie będzie miło wspominał. W starciu ze Stalowcem traci zęba i musi opuścić boisko. Unia oprócz Chorajeckiego traci również bramkę na początku drugiej połowy. Wydaje się, że będą problemy, ale Unici nie rezygnują i tylko pech w tej sytuacji sprawi, że nie zdobywa bramki. Rzut wolny dla Unii. Radawiec i bramka. Unia ponownie na prowadzenie. Jak się okazuje, rzuty wolne to specjalność Daniela Radawca, byłego zawodnika m.in. Górnika Zabrze. Rzut rożny dla Stali. Piłkę przejmują Unici, ta trafia do Bednarza, który dużo się nie namyślając zagrywa ją do Judy. Damian Juda podciąga z piłką kilkanaście metrów i zagrywa na prawą stronę boiska do Micka. Micek odgrywa z pierwszej piłki do środka do Damiana Judy, a ten strzela czwartą bramkę dla Unii w tym spotkaniu. Kolejną bramkę z rzutu wolnego dla Unii próbuje zdobyć Kocur, ale ostatecznie wygrywamy 4-2.